Stolicy Hiszpanii witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Estadio Vicente Calderón będzie dziś świadkiem znakomitego meczu. Pedro Mendes pięknie podał. Ach, ryzykował, ale pewnie odebrał. Walka bark w bark, ale górą obrońca. Pedro Mendes. Oddał piłkę. Pięknie dograł. Powstrzymani. Ma szansę dograć w pole karne. Pedro Mendes. Fernandez. Ładne podanie. Dobre dogranie. Dobre przejęcie przez obronę. Fernandez. Manisz. Mają teraz dogodną sytuację od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Asunción, Iago. Forlán. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Piłka wyszła na aut. Anderson Polga, Fernandez. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Manis. No i strata piłki. Ach, już wydawało się, że upadnie, ale dobrze, utrzymał się na nogach. Liedson. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. Dośrodkowanie. Dobry przechwyt obrońców. W ostatniej chwili przejęli. Fernandez. Mamy centrę. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Forlán. Zdążył w ostatniej chwili. Raúl García. Wydaje się, że gracze Sportingu nie są faworytem w tym meczu, ale też trudno spisać ich na straty. Wielokrotnie drużyna pozornie słabsza potrafiła wznieść się na wyżyny. Pedro Mendes. Manisz. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Raúl García. Forlán. Jest! Znakomicie! Sporting Lizbona niestety przegrywa. Fernandez. Numero 7.
Ale szpech, gdyby to wpadło, byłby remis. Simão. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Uderzenie głową. Mogło być groźnie, gdyby piłka nie skozłowała. Ale ta murawa, zapomnijmy o niej. Simão. Wznowienie gry wrzutem z autu pod polem karnym rywala. Dobre rozegranie. Piłka w siatce. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Manisz. Zmylił obrońcę. Uwaga, może być groźnie. Obronił, ale piłka na boisku. Odbił piłkę. Ależ piękna bramka. Proszę, piękna, szybka odpowiedź. Wymiana szybkich ciosów, to jest to, co lubimy. Simão. Forlan. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Manis. Dobre odebranie piłki bez faulu. Jago. Forlan. No, udało się przejąć. Aguero. Ładnie odebrał mu piłkę. No i wypchnął rywala za linię. Ciekawe, jak rozegra Atletico Madryt ten rzut rożny. Fernandez. Ryzykownie, ale udanie. Traci piłkę, brawa dla obrońcy, za to zdecydowane wejście. Dośrodkowanie w pole karne. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Koniec pierwszej połowy. To, że do przerwy minimalnie prowadzą, jeszcze niczego nie oznacza. Zgadzam się. Te drużyny się właściwie niczym nie różnią. Widać to po grze. Na razie szczęśliwie jedna z nich prowadzi. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Przypominam, prowadzi Atletico Madryt. Aguero. Podał ją. Simão. Dobrze dograł. I piłka trafia do obrońcy. Strzela! Był gdzie być powinien. Pozostaje wykończyć tę akcję. Lietson. Próbuje odebrać piłkę wślizgiem. Podał do partnera. Fernandez. Aguero. Forlan. Ach, szkoda, niewiele brakowało, by zdobył trzecią bramkę w tym meczu. Ustrzeliłby hat-tricka. Bardzo wysoko uderzona piłka, ale dobre przyjęcie. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Twarda walka, no i traci piłkę. Ujfalushi. Jago. Aguero. Forlan. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. Aguero. Mija obrońcę. Faul, gwizdek sędziego.
Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? Ależ brutalne wejście i nie ma się co dziwić, że sędzia bez wahania sięga po czerwoną kartkę. Słuszna decyzja. Chyba sędzia nie chce tu dopuścić do rozlewu krwi na boisku. Dość niezrozumiała decyzja, muszę przyznać. W końcu tak naprawdę nie ma czego bronić. To rzeczywiście jest dziwne. Może w tym jest jakiś głębszy sens, ale na razie go nie widać. Ależ bliski był szczęścia z rzutu wolnego. To była niezła próba. Niewiele zabrakło do szczęścia. Raul Garcia. Mamy rzut wolny. Precyzyjne podanie. Piłka chodzi jak po sznurku. Forlan. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt. Lietson. No, starli się dość ostro. Piłkę przejmują rywale. Pytanie. Sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? Sędzia ukarał go żółtą kartką, ale chyba zgodzisz się, że równie dobrze mogła być czerwona. Ja myślę, że tym razem arbiter był wyjątkowo wspaniałomyślny. Simao. Asunción. Dobrze teraz zdołał utrzymać się przy piłce. Jago. Raul Garcia. Nie podnosi się z murawy, chyba doznał jakiegoś urazu. Niestety pechowo dla niego kończy się to spotkanie. Ta kontuzja okazuje się zbyt poważna. Trener patrzy teraz, co zrobić. Stracił kluczowego zawodnika. Trener musi dokonać zmiany z powodu kontuzji gracza. Och, ładnie to zrobił. Będą atakowali większą liczbą zawodników. Ładna wymiana. Gwizdek sędziego. No i będziemy mieli rzut karny. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Pewnie wykonała jedenastka. Bezradny bramkarz. Pedro Mendes. Fernandez. Piłka wciąż w grze. Centra groźnie. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Ale strata. Będą się teraz starali zdecydowanie zaatakować całym zespołem. Słusznie, bo nie mają. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Forlan. Mario Suárez. Agüero. Forlan. No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Agüero. Znowu celne podanie tego zawodnika. Fernandez. Jago. Asunción. Groźnie, ale zdążyli na czas. Agüero. Mario Suárez.
Brawo za to podanie. Za szybko stracili. Asunción. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Fernandez. Ależ pięknie odzyskał. Szybka strata i jeszcze szybsze odzyskanie. Fernandez. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Nie udało mu się opanować piłki. Dziwne, bo nikt go nie atakował. Anderson Polga. Zapata. Podanie. Szansa Atletico. Rzut rożny. Dobra główka. Forlan. Ładne podanie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Lietzson. Lietzson. Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Sędzia dyktuje rzut wolny. To może być ich ostatnia szansa. Oddaje piłkę koledze. Broni, to jeszcze spalony. Szkoda tej szansy. Mario Suarez. Lietzson. Asunción. Fernández. Wejście ślizgiem. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia zakończył mecz. Zawodnicy kierują się do szatni. Ale to była kapitalna gra. Coś niesamowitego. Szkoda.